to, że chorych ludzi, chorych dzieci nie należy zabijać, to jest oczywistość, a może trzeba powiedzieć, to była oczywistość w kręgu kultury, cywilizacji Zachodu, która swoje korzenie zapuszczała w wierze chrześcijańskiej. Jednak to, co widzimy na ulicach obecnie, to, co czytamy i oglądamy w wielu mediach, to jest pochwała zabijania. To jest coś, co niszczy naszą cywilizację, niszczy kulturę życia i w konsekwencji zniszczy nas wszystkich. Bo jak to powiedziała matka Teresa z Kalkuty, przyjmując Nagrodę Nobla, pokojową Nagrodę Nobla, 40 lat temu ponad, jeśli matka może zabić swoje dziecko, cóż powstrzyma ciebie i mnie, żebyśmy nie pozabijali się nawzajem? I ta agresja, którą obserwujemy na ulicach wielu miast, mordy. Ostatnio został zamordowany katolicki poseł w Wielkiej Brytanii, ale te mordy się mnożą. To jest efekt tego, że społeczeństwa Zachodu zaakceptowały zabijanie bezbronnych. Proszę Państwa, ten wyrok Trybunału, oczywiście zgodny z konstytucją, nie mógł być inny. Oczywiście zgodny z podstawowymi zasadami moralnymi, z przykazaniem nie zabijaj. Ten wyrok słuszny, ale niewystarczający, bo głównym problemem w Polsce obecnie nie jest aborcja legalna w szpitalach, która rzeczywiście to 95% były przypadki aborcji eugenicznej. Dzisiaj największym problemem jest nielegalne, chociaż bezkarne zabijanie dzieci. Ci ludzie, którzy domagają się uchylenia tego wyroku, trudno mi to zrozumieć. No chyba tylko to jest albo żądza krwi, albo żądza pieniędzy, bo mafia aborcyjna sprzedająca pigułki poronne ma się dobrze i zarabia duże pieniądze na tym. To, że przestępcy, którzy grasują i odbierają życie innym ludziom, to jest coś, co no, towarzyszy historii ludzkości. Ale to, że państwo temu się nie przeciwstawia, to jest bardzo niedobrze. Bo jeśli państwo toleruje zabijanie najsłabszych, no to jutro może tolerować zabicie każdego z nas, jeśli okażemy się wystarczająco słabi. Dlatego też konieczne są zmiany w kodeksie karnym, który tak naprawdę wyjmuje dzieci w łonach matek spod prawa. Zabijanie dzieci w łonach matek jest praktycznie bezkarne. I ci, którzy biegają po ulicach, propagując aborcję, przyznają się, że dziesiątki tysięcy dzieci są zabijane w ten sposób. Nie możemy się na to zgodzić. Nie możemy się na to zgodzić, dlatego tu jesteśmy, po to, żeby mówić prawdę, że aborcja to nie jest rozwiązanie żadnego problemu. To jest okrutne zabójstwo. Na banerach, które są z tyłu mnie, można zobaczyć ofiary. Ofiary tych nielegalnych, ludobójczych aborcji.
ktoś może się spytać z państwa, ludobójstwo, czy to nie jest za wielkie słowo? Nie, ponieważ jeśli, a tak jest, bo o tym mówi nauka, embryologia, nie polityka, nie tylko religia, czy święty kościół katolicki, ale właśnie nauka, embryologia, że człowiek zaczyna się od momentu poczęcia, bądź jak ktoś woli, zapłodnienia. I widzimy jasno i klarownie, że człowiek, który zaczyna się od poczęcia zapłodnienia, jest mordowany, haniebnie mordowany poprzez ludobójczą aborcyjną pigułkę. Proszę państwa, to tutaj nie może być kompromisu ze złem. I to jest wstyd dla nas, dla naszej cywilizacji, że dalej musimy na ulicach miast tłumaczyć, od kiedy zaczyna się życie ludzkie. Musimy wyjaśniać nawet studentom położnictwa, bo miałam taki przypadek niedawno, że życie ludzkie zaczyna się od poczęcia, od zapłodnienia, że wtedy jest odrębna istota ludzka, której nie wolno zabijać. I niestety często na uczelniach, często w procesie kształcenia, adepci medycyny są już demoralizowani i trzeba im tłumaczyć, że z człowiekiem mamy do czynienia od momentu połączenia się dwóch gamet męskich i żeńskich i że istot ludzkich się nie zabija. Przysięga Hipokratesa dawno poszła już w zapomnienie. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że urodzone już dziecko, na przykład niemowlę czy miesięczne, zostaje zamordowane albo przez rozczłonkowanie, albo poprzez otrucie, albo poprzez uduszenie. Sprawcy takiego zabójstwa stanęliby przed sądem i wszystkie media od lewa do prawa domagałyby się surowej kary. I byłaby też konferencja prasowa pod sądem, mnóstwo kamer, oburzenie społeczne. Wiele osób również spod znaku błyskawicy oburzałoby się, jakim prawem ktoś mógł tak zabić bestialsko dziecko. A tymczasem w ten sposób zabija się dzieci, tylko o kilka miesięcy młodsze. Czym się różni dziecko poczęte, powiedzmy 4-5-tygodniowe czy 20-tygodniowe od niemowlęcia, od noworodka? Niczym się nie różni. Różni się tylko tym, że jest na innym etapie rozwoju. Zwolennicy aborcji, którzy dzisiaj ubolewają nad tym, że już od roku obowiązuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego, bardzo często podkreślają, że jest piekło kobiet. A tymczasem prawdziwe piekło kobiet to jest właśnie mentalność aborcyjna. Piekło maleńkich dziewczynek, które są zabijane, piekło maleńkich chłopców, piekło matek, które są oszukiwane w ten sposób, którym się wmawia, że to jest ich prawo, a potem żyją wiele lat z wyrzutami sumienia. I tak naprawdę jest piekło dzieci. Aborcja jest najczęstszą przyczyną śmierci we współczesnym świecie. Najbardziej zabójczy wirus to jest wirus aborcjonizmu. W ciągu godziny ginie 3600 dzieci w skali całego świata. W skali ostatnich 100 lat zabito ponad 1 miliard osób. To jest największe haniebne ludobójstwo i zabijanie nie może być bezkarne. W Polsce przynajmniej że zabijanie dzieci już urodzonych to jest coś nie do pomyślenia. A w Belgii i Holandii to jest rzeczywistość, tak? Pod pretekstem eutanazji zabija się dzieci, które nie mogą wyrazić swojego zdania. I my, jako Fundacja Pro Prawo do Życia, sprzeciwiamy się temu ludobójstwu aborcyjnemu. Są oczywiście pewne środowiska, o których pan Manus wspomniał, które szaleńczo dążą do tego, aby mordować ludzi nienarodzonych, dzieci nienarodzone w setkach milionów. My się na to nie godzimy. My się na to nie godzimy właśnie z przyczyn tego, że jesteśmy ludźmi. A człowiek nie powinien nigdy dążyć do morderstwa niewinnych ludzi, zwłaszcza dzieci nienarodzonych. Dziękuję.